Dobra, na czym my to skończyliśmy? Co ja zdążyłem zrobić? Tu mam wszystko. Tu mam wszystko. Tu nie mam tego przeklętego tanka chyba. I tu mam wszystko. Nice. Ej, progres jest zaskakująco dobry, bym powiedział. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Gdzie miałem to znaleźć? Chyba jednego chyba była. Teraz, skoro wczoraj się wojowałem, bo nie miałem butów, chyba u jednego. Zobaczmy, czy dobrze pamiętam. Zastanawiam się w sumie, jak ciężka jest reszta gry, taka mi została. Bo słyszałem dużo interesujących opinii na temat game'u w tym remake'u. Ale Patko, witam, witam. Au. Czy mogę się wrócić? Mogę się wrócić. Teraz wracam, witam, witam. Tak, nie chciałem spadać. Zastanawiam się, czy ja czegoś nie pominąłem tutaj. A, bo jest po prostu to. Też jest opcja. Czy tutaj nie było kogoś, kto może mi oddać swój skuterek? Chyba nie. Oh well. Na razie nie będę się trafował na początek, jeżeli się okaże, że będzie to jakoś konieczne, niezbędne i tak dalej, to wtedy pomyślę o tym. O, a propos. Oddaj mi skuter! Dziękuję. Prawo jazdy na skuter. Nie potrzebuję prawa jazdy na skuter, jeżeli mam zwykłe prawo jazdy. Tak? Czy to działa tak? Myślę, że to działa. Nie. To nie działa tak dobrze. Tam też się raczej nie zmieszczę, ale... Wydaje mi się, że mogę tutaj dojść tak, że... Toś ten decyzję jakby mi tylko wyszło. Toś ten decyzję tu tak. Nej. Czy tu jeszcze wyżej coś jest? Czy po prostu tędy się przychodzi? Czy tutaj po prostu dało się... Zastanawiam się, czy tu się dało po prostu przejść z tej strony. Trochę nie wygląda, ale... chyba nie. Chyba jest odrobinę za nisko. A 65 transmisji. Bardzo ładny stick, bardzo mi się podoba. No, zwłaszcza jeżeli wpadają taki kompletnie znikąd streamery dzisiejsze. Zostawcie mnie. Czy tam się da doskoczyć? Tam je zastanawia. Da się. Dajcie żyćka. Cześć, kapitan. Żyćka się przyda, biorąc pod uwagę, jaki jest póki co poziom trudności tego remake'u. Na pewno. Skuter. A najpierw patrzę, czy tu na górze nic nie ma. Dobra. Wow. To nie było to, czego się spodziewałem. To gorsze, ja się nie dziwię, jeżeli tam po lewej coś jest.
Pożałuję tego. E, to nic nie ma. Ale musiałem przejść. Bo ciekawiło mnie to w sumie. Przynajmniej już wiem co robić, albo raczej czego nie robić. Ui. No co tam? Wywaliło mnie tak daleko. Boże. Dziwnie się to robi w 2D. Nie jestem przyzwyczajony. Tak samo jak nie jestem przyzwyczajony tego, że kolega mi ucieka. O, to było szybkie. Jeżeli będzie taki w oryginale, to powinien być jeszcze jeden chyba? Pytanie, czy jest takie w oryginale, czy to akurat się zmieniło? Kolej ci, żeby sprawdzić. O Jezu! Nie! Uju! To chyba nic nie ma? Nie wygląda, żeby to coś było. Jakby nie wykluczam, że tam coś jest, ale jednocześnie nie wygląda, żeby coś miało być. Unless... Idę coś sprawdzić. Yep. Nie wyskoczyłem, debil, do debila, debil, debilu. Pomysł był dobry, ale nie wyskoczyłem. Tylko zejść to jeszcze raz, tylko wyskoczyć ze skuterka. O, albo tak zejść nawet. A. Tu coś jest. O, i tank, nice. Mój pierwszy. A to był chyba przepaść. Wiem dobrze, że w nią nie spadłem. Tutaj, jeżeli coś jeszcze było, to najwyżej jakieś części, do któregoś pancerzy. Tylko też nie widzę za bardzo, gdzie mogłyby być póki co. Chyba, że tu gdzieś na górze na przykład. Na przykład, nie wiem, o tutaj. Nadujemy sobie coś tanka. A, propos. To wygląda jak coś, co można... tym naładowanym wejść. Yep. Headpads szybciej będą się udawać. No nie, jak najbardziej przygadne. Zwłaszcza, że headpadsów nie miałem jeszcze żadnych. Dobra, taska odejmij. Jeżeli tanki można wybrać na różne sposoby. Tak, to jest naprawdę fajne. Wolę, kiedy daję coś takiego, a nie, że jest jeden, jedyny słuszny sposób. Tak samo jak to, jak na poprzednim streamie, sporo rzeczy ogarniałem w taki swój własny sposób, że tak to ujmę. Nie do końca pewnie przewidziany przez twórców. No taki sam powiedziałem, bo on nie do końca przewidziany, więc nie zdziwię się, jeżeli nie było to zamierzone. Dobra, jak się walczy z Yatim? Po co naładowany Basta się daje na niego całkiem silnie działać? W sensie ten... i Kadusa. Na szczęście te gwiazdki nie były aż tyle. No więc byłem całkiem bezpieczny. Inbifon nie zaliczy mi tego jako weaponless, bo zmieniałem sobie losowe ubranie na koniec. Pomimo, że ich nie używałem. Nie, zaliczyło, spoko. This is fine. Na pewno bardzo się cieszę, że udało mi się wszystko zgadnąć za pierwszym razem.
Ta bańka wygląda całkiem spoko, zależnie od tego, ile amunicji zużywa. Oj, my tego. Shurikena też naładowanego. Dobra, pójdźmy. Słonecznika machnijmy. U słonecznika, z tego co wiedziałem, są sekretni bossowie, bo ktoś na jednym Discordzie wrzucał filmik z tym związany, więc to nie jest tak, że nie wiem co i jak. To czy będę w stanie to zrobić jakoś łatwo, to już zupełnie inna historia, ale wiedzieć wiem jako tako. Dobra. Ale się paskudnie odbił. Gdzie są pozostałe gnojki? O, umrę. Yep. Zostałem paskudnie trafiony od boku. Dobra, jeszcze raz. Nie, pewnie 20 hapteczek, pewnie jeżeli mam to na czas, ale już kichnę. Sięgam, jakby to mnie zabiło. Byłbym lekko słonawy. Przy czym lekko byłoby tej sprawy niedomówienie. Jak interpretuję, ja mogę tego na czas nie zrobię. Yep. Ja już jestem po czasie. Jezus. No myślę się, że trzeba tej do niej korzystać, miałem sensownie. To jest hard tank doskonale. Biorąc pod uwagę, jak jest zablokowany, to pewnie trzeba tam przynajmniej B wbić, jak nie? Zaraz dostajesz zawsze i tanki, okej. Okay. Dzięki za znaki ostrzegawcze. O, to było zbyt niebezpieczne, ale przeżyłem. Dzięki Bogu za te podwójne dasze. Okej, okay, czyli tej obie znajdźki są za ten? Za rangi, I guess? Obie jak nie więcej niż dwie. Yep, jak coś czułem, że się wywalę. Fajnie używać chyba broni tego pandy. A Żyćku. Nie, nie zrobię tego. Zastanawiałem się, czy będę sprytny, ale chyba nie tym razem. Ach, hej, Arang. To przynajmniej części zgarnę.
I to są baste palce. Nie wykluczam, że te baste palce są lepsze niż moje obecne do tego etapu. Biorąc pod uwagę te dwa dodatkowe promienie na boki. Będę musiał jeszcze raz podejść. No ale dobra, zobaczmy jak ten słonecznik. Nie, to nie Sigma, to tak naprawdę jesteśmy wolni. Hello. A, już zastanawiam. A? Tak, ale. To było zbyt optymistyczne. Dobra, co teraz robisz? A, okej, okay. Już pamiętam. A, kodę, nie w tę stronę. Czy on to też tak do końca walki będzie? A co wychodzi? A! Nie spodziewałem się, że będzie miał wydajwa do końca walki. A, bo to po prostu trwa tak długo. Jedno złego. No ale dobra. Wracam tu. Bo chcę te znaleźć, które to były. Gdzie jest słone... To jest słonecznik. Zobaczmy, czy Sambasta mi wystarczy. Chciałbym wiedzieć, że tak, ale nie jestem pewien. Chyba, że też pominąłem. Ah, come on. Jakby A nie jest złym wynikiem, ale gdzieś tam po cichu liczyłem na SK. Zwłaszcza, że z tego co kojarzę, SK odblokowują tych bonusowych bossów. Nie jestem pewien, czy go zabiję nawet. Nie, to nie będzie dobra ocena. To zdecydowanie jest dobra ocena. Ulala, wiecie to. To jest taktyczna wyjebka, nie dobra ocena. Bo wyjebki chyba nie powodują, że nie mogę dostać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ulala. Uff, zdążyłem. Czemu nie wszedł mi drugi skok? I możesz pamiętać, że tam nie skakać w prawo, tylko po prostu... Będę oglądać się, kiedy DDSX8. DDS normalnie w poniedziałek. Przysięgam, tym razem nie będę zły na swoją własną głupotę.
Ojo. A, Boże. Ja też można je grać. Dobra, jeżeli mam te dwie znajdźki, to wyjdę już. Aha. A, to co jeszcze? Antonion i Trilobite. Plus zgadnięcie i tanka. Uuuu, Rustera. Który chyba jest w tej ostatniej sekcji dla wą, z tego co mówiliście. Aha. Czy ja mogę sobie te bloczki niszczyć? Zastanawiam się, czy ja sobie nie mogę jakoś znacząco ułatwić tego etapu przez to, że mogę... O Boże. Nawet nie blisko. Przez to, że mogę niszczyć rzeczy. Na przykład tutaj wezmę broń pandy. O, w ten sposób. Znaczy, żeby nie było, też domyślam się, że powinienem ją w miarę oszczędzać, więc lepiej będzie tak to robić. Ach. Mogę jeszcze raz obrócić na spokojnie, niebezpiecznie. Dlatego, że nic nie było. Jakiś taki bardzo prosty pokój. Jeżeli nie ma poukrywanych jakichś niewidzialnych dziur czegoś. A, któż to? Jest to kolega Weil ponownie. Tym razem bez IDMS, prawda, ale... Dobrze. Jest całkiem twardy. Nieważne. Pokonałem Weila dwa razy. Nice. Czego nie zrobiłem za to, to nie znalazłem jeszcze żadnych znajdzie w tym etapie. To mi się dość mocno nie podoba. To normalne, że broń pandy nie zużywa tej amunicji w ogóle? Tak się zastanawiam. Headpads i będę zadawał obrażenia przeciwników z kartów koło nich. No dobra. Aaaa! Helm zdaje nieskończone ammo! Okej, okay. To o tym kompletnie nie wiedziałem. O, czytanie ze zrozumieniem, o. Czy ja mogę? Ja tego nie zniszczę od tej strony, prawda? Na to wychodzi. O, well. Mogę zawsze zejść, tak. Jak zrealizować sobie etap?
Powiedział Shinji, po czym wcale bym się nie dziwił, gdyby udało mi się wciąż gdzieś tutaj wywalić. Nie jestem pewien, czy ja dobrze idę. I to jest chyba najgorsze. W sensie nie jestem pewien, czy idę dobrze, jeżeli chciałbym dostać jakiś ten. Jakiś hard tankowany na sub tank. Weź matki, po. Hello. To sateczki nie pogadza, bo mam pół HP. A i tanki mam niepełne, chyba będą się o to wracać w takim razie. Bo to już boss, czy jeszcze nie boss? Ta, to już boss. O mój Boże, mały pokój. Cześć Antonio. Mój ulubiony Maverick, Antonion Banderas. Au. Wypełniałem się do pełna w poziomie, to ciekawe. No co, wydech? A, bo to jeden z tych botów, który ma overdrive'a już do końca walki, jak rozumiem. Jesus. Dojebaj z tym. Strasznie dziwne. Nie mówię, że złe, ale dziwne. Czy on się leczył? Z tego co nie zdawało, czy mi się dało? Doch, tak to wyglądało. Chcę jeszcze wrócić do tego poziomu, bo fajnie mieć jeszcze to zgarnięcie. Jak ty miałeś tego unikać? Pewnie skakać po tych bloczkach spadających? Antonio, 75, czyli brakuje mi jednej znajdźki. Pytanie, gdzie mi jej brakuje? Trzeba będzie się pogrzebać pewnie chwilę. Dosłownie na zasadzie, gdzie ja jeszcze nie byłem. Gdzie ja nie byłem, a gdzie ja powinienem być. No i chyba rzeczywiście będzie lepiej, jeżeli będę biegał cały czas w broniu pandy. Bo jednak zauważalnie mi ułatwia tutaj nawigowanie, zarówno przez kolce, jak i przez dworzki. Bo tak, tutaj nie widzę za bardzo o tej, żeby cokolwiek miało być. Więc raczej będzie kwestia szukania w tym segmencie, gdzie było dużo kolców. W armii nie będzie dodatkowo drugi raz, więc tu mam spokój. Tutaj muszę wejść. Tutaj chyba nie wchodziłem. Jezu, tylko nie jestem pewien, czy ja tu powinienem był być. To jest chyba tak, że ja tu byłem, ale odwracałem sobie wcześniej tą. Odwracałem sobie do góry nogami to. Hmm.
Dobra, to gdzie jeszcze mogę chcieć być? Nie, bo ja tutaj szedłem chyba dopiero co. Tak, ja tu byłem. Natomiast spróbujmy można jechać gdzie indziej. Na przykład po lewej stronie tutaj. Tego się nie znajdę. Jop, jest i hardtank. Dobra, to stąd mam wsio. I został jeszcze Trilobite. Potem będzie subtank Roostera. I od biedy, jeżeli się zdecyduje, to ogarnianie tych. Ogarnianie esek u Sunflowera. Ale nic nie ma, to spokojnie. Jeżeli ten bo ci działa takie krajowe dni, ale to jest nieśmiertelne, więc. Na razie go sobie posoleję. A pewnie działa. Yep. Ja tylko chcę przed nim uciec. Prawie rzecz po drodze się pomija. Przez to. To na pewno jest coś do zniszczenia. What? Come on. Nie robi się tak. Jeszcze tak chamsko, bo widziałem, że akurat te. Że akurat. Otworzył mi przejście do kapsuły. Tak, fajnie. Czy ja mogę to zrobić tak, że on mi to otworzy? Dobra. Nie opowiedz mi, co tam panujesz, ale dawaj mi to. Bot pasji. Dostajesz mi obrażeń i wcześniej nic nie mogło cię odrzucić. No dobrze. Mniejszone przyjmowanie obrażeń zawsze w cenie. No, wszystkie części Ikarusa. I możemy tędy też przejść. Zobaczę czegoś na górze, nie pominąłem. Czy jest szansa, że było coś wcześniej, co pominąłem? To ogonił nas kolega i nie mieliśmy jak tego zgadnąć. Wydaje mi się, że nie. A w Gifton są takie miejsca jak tutaj, że to wygląda bardzo kuszące, żeby sprawdzić jakąś bombką czymś. Ale chyba nie. Nie, to jest tak, że tutaj nawet nie bardzo widać, gdzie coś by miało być, ale dla świętego spokoju sprawdzę przeważywienie z oryginalnego X8. Nie ma nic. Chyba, że gdzieś jakoś kompletnie ode mną, gdzie nie ma nawet jak za bardzo skoczyć. Ej, nie przejdę górą. Jakiegoś powodu myślałem, że mogę się tam wcisnąć. Cześć, droga, witam. Wrzućka darmowa? Za darmo to uczciwa cena. Jak się mam? Całkiem w porządku. Trochę
Miałem lekko męczący dzień, ale z drugiej strony wyszła Persona 3 The Answer. Więc dzień jest całkiem dobry. Jeżeli wyszło The Answer, to czemu streamujesz Mega Man, a nie grasz The Answer? Jakoś, nie wiem, ostatnio nie potrafię cały czas jeść na tym samym, aż tak bardzo. I potrzebuję sobie robić jakieś takie przerwy, zwłaszcza jeżeli są to gry, powiedzmy, tego samego typu. Ach. Nice. Czy ten remake to jakaś świeża sprawa? Jakoś w tym tygodniu wyszedł? Jest na pewno bardzo świeży. Znaczy w tym tygodniu, w ciągu ostatnich 7 dni może to jest lepsze określenie. Bo ten tydzień się ledwo zaczął. Przeżyć, ku i chyba nic więcej, co? Nie, bo stąd to ja przychodziłem. Jakiego jakoś? Jest całkiem w porządku, początki są bardzo okrutne. Mam wrażenie, że pod tym względem to przypomina X3. Że dopóki się nie ma jakichś tam podstawowych rzeczy, to gra się naprawdę trudno, ale już z jakimś tam zapasem upgrade'ów jest ok. Mocno zmieniony jest design bossów na tyle, że są oni bardzo wymagający, jak dla mnie, względem tego, jak to wyglądało w tym. W oryginale. Wiedziałem, ktoś tak czułem, że tak to się skończy. A, jak tam się dostać? Przez samą na to. Trochę tak, ale mam wrażenie, że mogli odrobinę przystawić drugą stronę. Bup. Ale teraz na spokojnie. Ja mogę spokojnie zejść po satanka. Trzeci z czterech. Czyli chyba zostały mi już tylko te? Został mi już tylko subtank u Roostera? A co ja mam z tego zrobić? Czyli tym robić... Lejt, już pamiętam. Au! Sprytne w sumie z takim skakaniem górą, że tak to ima. Tam się zabić od doktoru i co mnie tak momentalnie śmieszy. To jest jedna z tych serii, które ma bardzo brytyjski humor i trzeba być do niego dostosowanym. Dobra, little bite. On miał ten śmieszny ruch, że spamował kryształowe ściany, z tego pamiętam? Zastanawiam się w sumie, czy bardziej mi się opłaca mieć ten armor, który daje mi potencjalne leczenie. Czy bardziej opłaca mi się mieć ten armor, który redukuje po prostu uderzenia. O, doskonale wrzuciłem mu pancerz na niego. Au. Nie podoba mi się, że kolega. Jezu, ale to jest paskuda. Zaczynamy spanować ścianę? To jeszcze nie? Chyba już tak. Ja. Spamidło ściana się zaczyna. Au.
Przynajmniej on kończy swojego wydajwa, I guess. Nawet jeżeli muzyka cały czas leci. Strasznie dziwnie trafia, mam wrażenie. Dobra. Nie wiem, czy tutaj wspominałem, że lekka jest skończony. Jest to jeden z moich ulubionych takich anime komedii, że tak to wiemy. Przynajmniej takich, jeżeli chodzi o taką czysto komediową wersję. Badam bardzo tytuły, które można uznać jako nie, komedie romantyczne, jakieś tam, nie wiem, komedie dramaty, cholera wie co jeszcze. Serie, które mogą być komediami przez to, jak okropne prośbę sobie prezentują. Ale tak, to jak dla mnie Lucky Star jest jeden z lepszych takich właśnie czystych komedii. Dobra, to. Słuchaj, to może tutaj jeszcze wejść. I mówicie, że Subtank jest w tym segmencie, gdzie nas lawa goni. Jeżeli dobrze pamiętam, cześć, Tate. Bardzo mnie podoba mi się to stwierdzenie. Po pierwsze dlatego, że muszę przejść przez większość etapu, a po drugie dlatego, że spadające kolce. Znaczy, co spadające kolce? Co ja pierdolę? Lawa. Kolców to tu jest wystarczające i bez tego. Przynajmniej jak się po prostu chce na Hama przejść, to ten segment na szybko idzie. Eria Kartoche, tak? Jak chcę na każdą regenerację. Całkiem nie jestem, czy nie jestem 10 pasów przydatne, więcej dla nogi okajmowosy. Cholera czarny, chciałem być rudy. Jeszcze nigdy nie byłem rudy. Jak tylko zostaniesz rudym, ja już nigdy więcej nie chcę być rudy. Dobra, na spokojnie, ostrożnie. Mógłbym tutaj pewnie bombkami sobie trochę poniszczyć, ale nie jestem pewien, czy to jest tego warte. Zaraz zobaczymy. To tutaj jest, to na pewno. Bup. Bup, bup. Ach. Tu mam skradnięta. Ups, to było zbyt ryzykowne i nie powinienem tak robić. Ale działa, działa. To jedyne co istotne, że działa. Ach. To nie jest na tyle szybka lawa, żeby to był problem. Mówisz? Pod koniec segmentu spadającymi platformami. No dobra. To muszę ją... Muszę znaleźć, gdzie jest ten itank rozmieszczony. To jest dużo większy problem. Jak bardzo on jest tu? Zdawało się to w miarę oczywistym miejscem, więc wiedziałem, że czemu nie. Dobra, zobaczmy, czy jestem w stanie eski zrobić. Najgorsze jest to, że ja potrzebuję bić eskę w
w każdym segmencie. Czy ktoś by on się do tego nadaje jakoś dobrze? Zastanawiam się, czy to jest dobra broń do przechodzenia tego segmentu. Buster. Właśnie próbowałem z Busterem, nie wychodzi mi tak dobrze. Chcę spróbować inną bronią. Zajebista FK, tak wam powiem. Spróbuję bestem. Może będzie lepiej. Cześć Marcin. Nie zdążę znowu. Zajebie się. Zastanawiam się, czy mam coś, co będzie... Ikarus nie jest lepszy. Mam wszystko, ale chcę zrobić eski. Generalnie mam wszystko z każdego etapu w tej chwili. Próbuję z bronią jakoś. Próbuję z bronią tego, jak mu tam gigabolta i wychodziło bardzo podobnie. Powiem szczerze. Więc wydaje mi się, że to bardziej kwestia odpowiedniego przechodzenia etapu bardziej niż... O lala. Tak, to na pewno się tego nie zrobi. To już jest chyba do resetu. No teraz na pewno. O mój Boże. Op. Żeby nie było tutaj, ja wiem o czym mówisz. Może Cylobite. Jaką broń ma Cylobite? Może ten? Mogę spróbować. Nie jestem przekonany, ale... A może... To tutaj to będzie problem, coś czuję. Ne. To jest problem. Jop! Tutaj to jest paskudny problem. Trilobite do pewnego momentu daje egzamin, ale od pewnego momentu już nie. Exit. Żeby zrobić wszystko, nie trzeba mieć sanków, a wystarczy, żeby zrobić właśnie wszystko. Spróbuję tutaj na sucho każdą broń zobaczyć. Tarcza na pewno nie. To nie wygląda jak coś, co by im pomogło. To zdecydowanie wygląda jak coś, by im pomogło. Broń gigabolta wydaje się okej. To nie jest coś, co mi pomoże. To jest coś, co może mi pomóc. Zależnie od tego, gdzie zdaję. Spróbuję jeszcze z tym badziewiem. Jeżeli nie, to chyba wrócę do gigabolta. Ale już widzę, że będzie problem przez to, ile zdaje. W sensie, że nie zajmuje na hita. Zemancji sama lekki homing. Właśnie pytanie, jak bardzo lekki. Anyway. Próbuję... Wiesz co, spróbuję jeszcze ten Mantisem, tak jak mówisz.
Żeby nie było, że nie próbuję. Wydaje mi się, że najlepiej do tej pory sprawdzała się broń tego G-Bolta. Zdefiniuj lekki homing. Niezaprzeczalnie jest to lekki homing. Zajebie się teraz. Nie, no wiem, że tutaj to był skill, żeby nie było. Bo powinienem... Znaczy, ja nie umiem strzelać od ściany. I to jest mój największy problem zawsze. Bo zawsze strzelam przeciw nieustannej liście od ściany. I to mnie tak frustruje. Ja dostałem B za to, że obrywałem. Chyba. Najgorsze jest to, że ja tak ćwiczę ten jeden segment, a powinienem jeszcze ogarnąć wszystkie pozostałe. Bo muszę wszystkie zejść na eski w jednym życiu, żeby takie ciki odblokowywać. This is fine. Nie zdążę. Nieważne, zdążyłem. To robisz for fun. Za zrobienie wszystkich recyk sosa kaciki. Kto chce odblokować? O mój Boże! Mam tam jeszcze. Gajnie go jest to fan. Nie, jeżeli robisz wyzwania w grę. O mój Boże. Dam sobie czas do 19. Jak nie, to chyba po prostu pójdę dalej z właściwą drogą. I przećwiczę sobie jeszcze ten segment. Zwłaszcza, że jego jednak trzeba szybko robić. O mój Boże. Jak go się szybko robi? Tak się szybko robi. Czemu ty mi nie da... Szujesz! Jezu! Paskudstwo. To jest ludzie, którzy mają po 200 platyn. A, Trzyn. Dobra, ten segment jest nośny. Ale co ich dzisiaj nie streamuje? Nie, nie. Gdyby streamował, to ja bym nie streamował. Ja się granie sobie COVID nie wstaniam w grafik. A Sarik mówił, że dzisiaj w czwartek nie da rady, dzisiaj jeszcze odpoczywa, a w czwartek ma jakieś swoje prawnicze rzeczy. Ulala. Nie jestem przekonany.
Zobaczmy. To nie wygląda dobrze. Nieważne. No tak mam wrażenie, że to bardziej kwestia, żeby utrzymać kombo, a nie w ten. A nie jakoś bardzo śpieszyć. Czemu on jest taki wytrzymały? Fuck me. Ja tego nie będę komentował. Spróbuję jeszcze raz przejść ten segment, bo muszę ten segment chyba najbardziej przećwiczyć. Bardziej niż kiedykolwiek inny tutaj. A? On tutaj obrywa. A nie, powinien go zniszczyć. Czemu ja to znowu zabiję? A? Tutaj jest kolega jeszcze. Czemu tego nie zniszczyło? Jestem słony o to. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. I nie rozumiem do końca, czemu tego nie zniszczyło. Znaczy, domyślam się, że to był problem pokroju tego, co się dzieje w Mega Man X-Zero. Czyli, że był off-screen, bo praca kamery. I tam nie wiem, czy rzeczywiście Crash broni nie będzie lepsza niż Buster. Bo nie jestem pewien, czy jestem w stanie go trafić tak, żeby nie marnować jakoś za dużo czasu. Z drugiej strony mówiłem dopiero co, chyba, że ten. Że lepiej jest podtrzymywać ranking, a nie zasuwać ten czas jakoś bardzo, więc spróbuję może to jakoś bardziej na spokojnie zrobić. Ach. Nie na... Nie na... Idę... O, strzelanie od ścian! Ja to nie potrafię strzelać od ścian, Wiktor. I zawsze mam z tym problem. Ach. Olala. Nie zdążę chyba. No! Mój święty Boże. Uratowano mnie. Przed niechybną zgubą. A to jego odszyję. Najwyraźniej. Nice. A, spokojnie. No, czego ta gra ode mnie tu oczekuje? Nie rozumiem tego. Przeciwnika! Skiliszu. Możesz pewnie... Właśnie, wydaje mi się, że ten cząstkowy Buster go nie zabija i że za dużo czasu na tym zmarnuje. Mogę spróbować, ale... Wydaje mi się, że będę musiał zmienić na jakąś specjalną bańkę.
Morale, a papa. A to jest eska. Ach. A nie jednak. Dobra, Ada, dziękuję. Bo myślałem, że on nie umiał na hita od tego. Dziękuję za Adę. Dobra, to jeszcze ten paskudny segment. Wiedziałem, kurwa! Czemu? Jestem debilem. Chyba. Sprawdzę, czy jestem debilem. Muszę sprawdzić, czy jestem debilem. Oczywiście, że jestem debilem. Jezu. Tutaj też jestem debilem. Muszę przećwiczyć jeszcze ten segment. Pamiętam o tym, używałem tego bardzo intensywnie u tego u Antoniona bodaj. Obrywałem gardenet. Cieszę, że tutaj będzie ciężko nie oberwać. Tak, a z tego wyszło, że się... na. Wydaje mi się, że jak wychodzę z etapu, to mi się setują w najgorszym przypadku do dwóch. Ale głowy sobie za to uciąć nie dam. Śmiałbym się, jakby ten jeden mały pocisk zbłąkany mnie jeszcze trafił. Znaczy, śmiałbym się przez łzy pewnie, ale wiecie, o co chodzi. Pojebie mnie. Weźmie i mnie pojebie teraz. Już chciałem testować, ale na szczęście to jeszcze jest setka. Zresztą nie trochę palec boleć jak od teraz. Let's go! Teraz kręgi się szło po bonusy.
Kiedy się szło po bonusy. Tutaj na dół chyba. Da. Kiedy się szło po bonus. O! Oh, that's fine. This is fine. This is fine. Znaczy, powiem tak, Geralt, powiedziałbym, że ten, że to nie jest aż takie złe, jak to wygląda, bo ja próbowałem to robić na same eski, a jeżeli nie chcesz bonusowych bossów robić, to wystarczą same A, żeby ogarnąć tego, żeby ogarnąć wszystkie upgrade'y. Anyway. On nie ma paska HP. Okej. Fajne narzędzie. Podoba mi się. Podoba się to dla mnie, jak to mówił klasyk. Koridors of Time? Chronal Trigger? Ja coś to rzekł. I wonder! Co mogło się stać? Dobra, i teraz gdzie był ten śmieszny teleporcik? Tutaj na górze. Żyćku. Kto tutaj był? A, coś to serenada. Gama, z tego co mam tutaj. Jesteś zupełnie inny, jakbyś pochodził z internetu. Then come. Da. Ten kolega nie zdaje odrobinę za dużo? Okej, okay. Rozumiem. Au. Żeby nie było, tak pamiętam, że mam septanki. Trzeba taka sprawa, jak inny Mega Man zawsze to postać Battle Network of Another Blastman. Blastman oryginalnie był w BN6, a potem w M11. A, to mnie jeszcze trafiło. Oho. A, jeszcze tam wyzwałem? Tak. Chciałbym przypomnieć tylko, że ja mam Buster, który... What? What? Znaczy Buster, mam armor, który jest mniejsza przyjmowane obrażenia. Boję się zapytać, jakby to wyglądało bez tego. Cześć, jak to jest? Masz nitkę? No faktycznie tak, to jest... Pamiętaj, tak, biorąc pod uwagę, z czym nam przychodzi się mierzyć, to ja się im absolutnie nie dziwię, że coś takiego zabili. Jest to z pewnością jeden z ciekawszych bossów, których widziałem. Mój święty Boże. No ale przynajmniej już nie byli totalnie widzowie. Powiem wam, że ich trochę popierdoliło z tym bossem.
O mój święty Boże. To jest boss w gatunku moich ulubionych, których nie wiadomo kiedy można bić. Nie zdążyłem. Fak, fak, fak. Na pewno. Nie no, oczywiście, że na pewno jest jakiś sposób, tylko trzeba go odkryć. Grindowanie walki. No, podejrzewam, że umiejętni gacza nie potrzebowali paru godzin. Nie zdążyłem. O, nie zdążę. Mam wszystkie hotanki, mam wszystkie subtanki. Wydaje mi się, że do Serenade'a potrzebne są w ogóle wszystkie hatanki i septanki, żeby go odblokować. Mój święty Boże. Zastanawiam się, czy ja bym nie wychodził lepiej, gdybym próbował biegać z tym drugim Manmodem, który mi regeneruje HP-ki i drugim Basterem. Czym są to obrażenia? Zabawą i interaktywnością, ale z drugiej strony nie mam chyba aż tak dużo okienek, żeby sobie HP-ki regenerować, więc raczej nie. Teraz o tym myślę. Chyba. Da szybko. A to jest ten pan. Ojej, to tak. Jak mnie trafi, to też strzela. A, dam sobie czas gdzieś do. No, ile chcę sobie do czasu. Bo widzę, że to nie jest walka, to jakkolwiek szybko jestem w stanie zrobić. A chciałbym też trochę próbować innych rzeczy, co jeszcze w tym demake'u. Chyba, że rzeczywiście, nie wiem, ktoś broń sensownie na niego działa, ale jednocześnie mi specjalnie do głowy nie przychodzi. A, lasę. Fajt. Zastanawiam się, która broń tej mogłaby działać sensownie. Tarcza pewnie nic nie daje. A nie mogę sprawdzić, jasne, ale. Pani tak nie nastawiam się. Brakuje mi trochę opcji, żeby mieć przeciw na specjalne bronie. Chyba, że jest, ja o tym nie wiem. Nie ma chyba. Ej, ważne jest. Nie, to chciałem. O tak. Bio people. Na razie to jest bardziej sprawdzanie, czy cokolwiek mu zdaje sensowne obrażenia. Ja wiem, spokojnie. Przecież musiałem wyjść z etapu, żeby w ogóle tutaj wejść ponownie. Więc wiem, o co chodzi. Czy mi się udaje, czy... to faktycznie też się... Zgadam, że to ma jakąkolwiek słabość. Chyba nie bardzo. Problem jest też to, że naładowane bańki tutaj średnio działają
z tego względu, że on ma tarcze na obrażenia. Co masz na myśli, że nie ma przycisku do broni? Chodzi mi głównie o to, że jak zmieniasz ten, że jak zmieniasz brońkę, to że ona ci zastępuje buster tak jakby, a nie, że masz... a nie, że masz ją pod osobnym przyciskiem. O to mi chodzi. Bo wydaje mi się, że Kreśga tak miała, że buster zawsze ci dostawało pod przyciskiem, a specjalna broń była pod innym. A tutaj z tego co widzę, jak wybieram sobie broń, to ona zastępuje buster, a buster wtedy wchodzi na inny przycisk. Jestem mały w pęcałkach. Mogę zerknąć. Key config. To nie będzie to. Czerwaj dot. Tutaj też nie widzę, żeby to było. Achievementy nie. Key config, czy... Bo to są te dwie rzeczy, generalnie. Nie widzę opcji, żeby po wybraniu... Nie widzę opcji, żeby po wybraniu broni, żeby mógł strzelać tym kwadratem. Chyba, że czegoś nie rozumiem. Znaczy wiem, że to jest też bardzo specyficzny problem i dlatego może nie być to coś, co jest przewidziane i w ogóle. Boże, aż to ma krótki zasięg! Wydaje mi się... Póki to chyba wszystko zdawał mu po jeden. O tak, najlepsza broń. Himby Force naprawdę jest najlepsza broń. Himby Force ma mały frame na tym kopniaku. Chyba nie. A może? Czy to jest jego dosłownie słaby, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. Jak robisz, że do przodu? W jakim sensie jak robisz, że do przodu? Że tak? Cały czas pod kątem. A co jeżeli ci powiem, że to jest po prostu wciśnięcie przycisku broni, jak masz weryfikowane? A jeżeli masz szokę góra-dół, to... Ci leci pod kotem. Bo nie możesz pionowo do góry, ani pionowo do dołu. Ale mogę prosto. Po prostu nic nie trzymając, albo trzymając szałkę w lewo, prawo. I don't know. To wygląda bardziej jakby niektóre bańki w ogóle mu nic nie zdawały, trochę. Mogę jeszcze ten spróbować, ale pamiętaj, jeżeli to się okaże, że jest jego bronią. Znaczy jego słabością. To będę bardzo kwestionował. Zdecydowanie jest. Po prostu mnie zapierdol. Dobra, czyli wydaje mi się, że najcenniejsza opcja jest tej buster mimo wszystko.
Powiem więcej, zastanawiam się, czy Ikarus nie byłby lepszy niż Hermes. A, za szybko. Ups, ja jestem w tym miejscu. Ja mu chociaż zadałem więcej niż tak z 1/4 HP. Bo póki co nie wygląda. Paskudny post do uczenia się, nie będę kłamał. A ludzie i tak pewnie już robią no hitany z niego. Za blisko byłem. To jest dla mnie chyba najgorsza atak ze wszystkich, powiem szczerze. Daję sobie czas. Nie, wiesz co, daję sobie szersze próby. Jeżeli nie zajmę mu na 1/4 HP, to idziemy z fabułą. Może te kulki da się gładko tarczą zdjąć? Może? Za szybko. To, że mu się tarcza tak szybko odnawia. Jakby wiem, że nie powinien narzekać, biorąc pod uwagę, jak wyglądał oryginał tej walki. Ale i tak będę narzekał. Out. Czekaj, mówię, że tarczą. Nie jestem pewien, czy on się pewnie we mnie bił, dlatego dostałem obrażenia, a nie od pomyka. Więc nie będę mówił, że tarcza była tej symponem, tylko że miałem nie farta akurat. Jesus fucking Christ, to ma 80. To jest tak, że ja wiem mniej więcej, co mam robić, ale wykonywanie tego cały czas jest bardzo paskudne. To nie jest tak, że ja nie mam pomysłu na tę walkę. To jest tak, że ja mam pomysł, a nie potrafię go wyegzekwować. Szybko. A? Jezu, to, że on ci może tak paskudnie przenieść. Chyba to jeszcze raz tarcza mówisz. Może? Chyba nie. Nie jestem przekonany. Mam wrażenie, że ta tarcza jest bardzo niekonsekwentna, jeżeli chodzi o ten. Otrzymanie na te dosyty. W sensie, miałem wrażenie, że te 3-4 kulki mogłem nie zdjąć, ale któreś z kolei mnie już działa. Więc nie wiem. Goddammit. Jezu, to, że on się wgracza te pie... To jest tak paskudne. To jest chyba coś, co mi najbardziej w tej chwili przeszkadza, że on się może po prostu tepnąć tam, gdzie gracz jest. Wychodzę stąd.
Spróbuję jeszcze tylko sobie. Wiesz co, spróbuję jeszcze tę trzecią walkę, tylko ją się robiło bez pancerza, z tego co pamiętam. Ja się nie spodziewam, bo to nie jest tak, że ta walka jest niewygrywalna. Jest to po prostu walka, która jest zdecydowanie za trudna jak na moim poziomie. No, wait a minute. To nie tak się robiło? Czy mi się już jebie? Ola. Trzeba git gutnąć. Znaczy, tutaj nie chciałem wchodzić bez armorata na pewno. Kojarzę ktoś jak się trzecią walkę odblokował w takim razie, bo mógłbym się, że trzeba było. Czy ja musiałem eskę bez pancerzy zrobić? O mój Boże, ja musiałem eskę bez pancerzy zrobić, prawda? Nie, nie, do trzeciej na pewno nie trzeba sobie najlepiej pokonać. Chyba trzeba było eskę zrobić bez pancerzy. Yeah! Nie ma już to. Powiedz mi, jak mam w to wejść. Mondalo z pyciarzu. Czekam na propozycję. Okej, okay, nawet jak widać, jak już tam doleciałem, to nie mogę. Więc mówię, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, podkreślam, bo nie jestem pewien w tej chwili, że trzeba zrobić tą, że trzeba eskę zabić w etapie bez pancerza. Więc pozwólcie, że tego nie będę robił. To co? Daj kop. Nie, nie, Shindy, boję się. Możesz tam wejść bez... Nie, to na pewno. No nie. Cześć, musisz wejść bez subtanków i hard tanków. Da się wyłączyć... What? Naprawdę? Nawet nie widziałem, że to się da wyłączyć. Powiem tak. Pomysł wyłączania subtanków brzmi absurdalnie. I boję się tego, co się będzie działo w takim razie. Cześć, Red. Okej. Okay. Ale przynajmniej zadaje dostępne obrażenia względem tego, z czym przychodzimy. Nie dostaje też obrażeń. Wiesz, to nie jest tak, że on nie dostaje obrażeń, to on się leczy. A nie ten. Ej, tej, tej. Ależ paskuda. Au. Jeszcze nie wykrzytowałem nie, ale jestem blisko. Luna, nie jestem pewien, czy mnie bejcisz teraz, czy kidebo. Czy on w ogóle jest niewrażliwy na pestki? Chyba tak. A, on jest niewrażliwy na pestki. Spróbuję zobaczyć, czy broni jakieś na niego działają. Nie no, śmieję się, bo dosłownie parę wiadomości wyżej jest, że literalnie musiałem wyłączyć wszystko na tę walkę. Kolega jest niewrażliwy na rzeczy. Pomocy, kolega jest niewrażliwy na wszystko jak leci. Się udzieli na to, żeby ci bossowie byli nieważliwi na wszystko.
chyba tak. Nie podoba mi się to. Nie będę kłamał. Jakaś część mnie ma tak, że Mega Man jest o tym, że można używać lepszego broni, więc ten. Więc wyłączanie ich kompletnie jest takie trochę ech. Au. O Boże. No, udało mi się. O, malenia! Nie mówcie Celikowi o tym remake'u, bo będzie miał flashbacki z Maleni. Jedno to trzeba przyznać, to że bot dodaje adekwatne obrażenia do stanu. W którym się z nim bijemy. Jedu. Jego chyba trzeba batem z tego wybijać. Bo i Neos i dwa to nie widzę. Znaczy nie, to jest dosłownie ten, to jest dosłownie... Także ja się nabijam, że to jest malenia, bo boss też się czyta te ataki. Widzisz, pewnie jest ten nada, to na pewno i pewnie jakbym posiedział nad nim trochę dłużej, to bym dał radę. Nie jestem pewien, czy chcę siedzieć nad nim tyle. Czy ja chcę nad nim siedzieć? Nie mam się cierpi właśnie na to. Imbifor, to czemu idziesz do tej części gry, która jest jeszcze gorsza? Nie może być aż tak źle. To wychodzę bez spoko, spoko. Bio. Ha, kurwa, bangiel, cześć Serik. Malenie cię minęła. Chyba, że byłeś cały czas i widziałeś malenie. Czy PPP Jam? Nie wiem, czy u mnie jest. Nie, bo widzisz sobie, ktoś wpadł na świetny, genialny więc pomysł w swojej postacie. To jeżeli damy bossowi leczenie za tyle, ile gacz go bije. W sensie, żeby nie było, to nie jest uzależnione od trafiania, tak samo jak w Manio. Duży jam, Luna. Duży mały, wielki mały litery mają znaczenie. Na Twitchu. Out. Oh, come on. Kwestionuję, że to mnie nikt nie trafiło. Nie będę narzekał, ale kwestionuję. Tutaj to już moja głupota czysta. Proszę się mną nie przejmować. Okej, okay, tym razem nie bił. Zresztą mnie może z nich taki lować. To chyba nie chcę tego... Okej, okay, nie może. Chciałem powiedzieć, że nie chcę tego sprawdzać, ale... Tak, ja tak to przypomina jakieś wcześniejsze etapy VTF, mam wrażenie. Co biorąc pod uwagę, w jakim etapie gry jest ten etap, aha, w jakim momencie gry jest ten etap, to jest całkiem adekwatne. Kiedy są tak... Chyba jeszcze nie wiem.
ten na Blu-rayu. Oho. Oczywiście teraz kolega mi nie da za nic w świecie wejść. Znaczy, ja się śmieję trochę z tym, z tym Blu-rayem, ale dla mnie to jest jedyny sposób, żeby odtwarzać płyty w tym momencie w domu. Bo ja nie jestem w stanie odtwarzać CD-ków w żaden sposób teraz. Co mnie tam trafiło? Czemu ja tu nie mogę wkraczać? Bo w kiesza? Pewnie tak. Nie kupię sobie dwóch sątaków. Wszyscy wiemy, że sobie kupić dwa sątaki, come on. Swoją drogą, to jest ten special box? To jest chyba ten. A to jest chyba to, co ja ci mówiłem, że dostałem maila, że Square ma promocję u siebie na scenie. Wydaje mi się przynajmniej, że to. A tu Vile będzie? Yep, cześć Vile. To wszystko jest nasze, łama, Maveriki, jada, jada. O mój Boże, o tym na tym macha. O mój Boże, ile on zadaje! Gdyby tylko istniało coś jak te tanki, których ja na 100 lat mogę użyć. Oho. Daj. Ja przepraszam, ale ile ty kolego zdajesz? What the fuck?! Kocham obrażenia w tym remake'u, Jezu Chryste. To jest to, co mówię, że ten remake jest fajny, ale bossowie są lekko obsadzeni. Ala. Au. Au. No jeszcze go tam nie sięgam, ja pierdolę. Au. Nie, ja łykam tego tanka. Nie po to je mam, żeby ich nie używać. A, i jeszcze jeden dobry mem cię w sumie ominął, Cevik. Serenade. Znaczy, w tym przypadku dobry jest bardzo złym określeniem. Chyba, że chcemy to traktować jako po prostu dobry mem. To wtedy tak, to cię ominęło. Ceny tak w wersji Maverickowej. Znaczy, nawet nie mogę powiedzieć, że w wersji Maverickowej, bo po prostu ma swój normalny design z BN-ów. A zresztą wiesz co, kurwa, czekaj, jak już tu jesteś. Pokażę ci peak kino design bossa w MMX816-bit. Tylko zgarnę sobie żyćko, bo wiem, że jest tace.
Nie przejmuj się tymi obrażeniami, proszę. Don't mind the damage. Dobrze, to skoro to już mamy z głowy. Ciekawy. Ciekawy to bardzo interesujące określenie. Nie wiem, wolałbym chyba, żeby te walki były takie na normalnym poziomie, a nie to, co tutaj zrobili. Okej, czyli tutaj mamy mini segmenty z etapów, I guess. Niestety jebane pasy transmisyjne od pandy. Czyli co, ja tutaj muszę tylko ten segment platformowy zabić? Gdzie jest... Oh no. O, czekaj, ja się odbiłem w powietrzu? A nie wiesz, przecież ja mam double dasha i potem jeszcze tego. Right. Holy fuck. Czy ja? Nie no, jebiecie mnie teraz. Zatrzyj coś ze mnie, prawda? At Marcin, nie graj w to zjebane gówno. Najgorsza gra, w jaką w życiu grałem. X kurwa D. Oczywiście. Nie no kurwa, ale kto wymyślił, że to trzeba wszystko za jednym podejściem zrobić? What the fuck? A ty, ten się zajdę. O nie. Surely not. Jeszcze pewnie obaj overdrive'y będą mieli normalnie, prawda? Okej, nie jest też taśna. Ale nieważne, mają overdrive'y. Okej, rozumiem. Podoba mi się też, że apteczka została w tym jebanym płomieniu, który stoi na ścianie. Ja pierdolę! Nie no, popierdoliło ich. Przynajmniej o tyle dobrze, że I get, że można sobie samemu wybierać doświadczenie, jakie nas spotka. Nawet nie blisko. Nie wkurwiaś mnie, proszę. Wydaje mi się, że trzeba przejść te bossy też na jednym życiu. Przynajmniej póki to takie to sprawia wrażenie, a odchodzi.
A czy też nie oszukujmy się, nie dałoby się sporej części mechanik przenieść na tego, na 16 bit tych z X8. Więc tutaj jak najbardziej rozumiem, ale rzeczy, które dało się spokojnie przenieść, mimo powinny zostać niezmienione. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, po każdej fali bossów jest checkpoint, okej, okay, to przynajmniej o tyle dobrze. Dobra, kogo sobie tym razem wybrałem? O, doskonale. O, idealnie się ze sobą zgrywają, nie powiem. A mogę apteczkę, proszę? Dziękuję. Okej, przez to, że oni w miarę rozsądnie dostają obrażenia od tego Bastera, to jeszcze nie jest aż tak źle, ale Jezu Chryste. O, siema. A czy mnie będzie gonił? No dobrze. Mam nadzieję, że teraz mnie nic zakiwuje. Tak jak ostatnio, kiedy my się widzieliśmy. Ach, to było szybkie akurat i w miarę sprawne i przyjemne. To był bardzo prosty segment w porównaniu do innych. A, czyli co to jest? Yeti i Trilobite? O mój Boże, Trilobite. Trilobite miałem też jako, o Boże, dlaczego? Przynajmniej obaj się trzymają w miarę daleko ode mnie, więc mogę ich panować blasterem. Ktoś może umrzeć? Dziękuję. Nie no, jak teraz, pamiętaj, jak tak patrzy na ten bossarz, to jeszcze nie jest aż taki katastrofalny, ale mój święty Boże. Sprawia, że człowiek ma bardzo intensywne... No, twój sam miał często na myśli. Oho, I wonder where this might be going. Yep. Zmienię sobie bankę tam chyba, jak będę wchodził. Bo mój Buster zdecydowanie się na to nie nadaje. Nie to, tylko to. Jebot ma nad... O mój Boże, Mantis. Właśnie, czy tak widział owy Dave Mantisa, czy nie? Tam ta tarcza jest taka chujowa. Czy ktoś widział kiedyś gorszą tarczę Fista i Mega Manów poza z tą shieldem? Do czego ma służyć ta tarcza? Tylko do odbijania pocisku? Czy ona po prostu jest zabugowana w 5 diabłów? Okej, to mi też nie pomoże. Mam dalej swoje wypchnięcie aż tak. To mi może pomoże? No! Tak, to jest ten, co tutaj mówi, że jest nieunikable, ale jest unikable. Aro, może. Bój, I guess. A okej, okay. Ty byłeś na tym, zapomniałem. Nie, no ta broń też mi nie zadziała. Czy ktokolwiek moich broni zadziała sensownie? I guess.
Loża czy DS-ów za każdym razem. O, czekajcie. Oho! No dobrze, rozumiem. Rozumiem. A, mi się amunicja zużywa. Mogę jeśli za chwilę ten spanować. Kocham skoki wiary, by the way. Nie wspominałem, ale kocham skoki wiary. Co twórca miał na myśli przez ten pokój? Chyba, że nie wiem, jestem kurwa ślepy i da się tu zapalić jakąś żarówę. Okej, okay. Never mind, I guess. I guess, że nie powinienem narzekać, dopóki nie sprawdzę każdej możliwej broni. Dajmy faktu, że to wciąż jest kapkę chujowy. Stop. To jeszcze raz, jak ja robiłem tamten segment? A, już wiem, już wiem, już wiem. Przez to myślałem, że mnie jeszcze rzuci w dół i umrę. This is fine. Chyba to ostatni z bossa. Pa pa pa. W sumie tutaj mam wrażenie, że Gigabolt mógł być śmiesznie prosty na takiej dużej arenie. Bo głównym problemem Gigabolta tak naprawdę jest to, jak wygląda na której walczymy z nim normalnie. A propos, czy ja nie mogę tutaj po prostu stać? Oh no, not the Gigabolt. Eba. Gdzie teraz? Na górach? Czy... Nie, to się wracało chyba po prostu z gateway'a. Tak, to się wracało. I to był Sigma? Sigma? Sigma Ball! Nie był trudny, ale... Powiedzmy, że... robi rzeczy, które sprawiają, że... człowiek może poczuć się niekomfortowo. A, jedno. O Jezu! Co ty rozpierdasz, chłopie? O mój święty Boże. Śmiałbym się, jakby się okazało, że muszę teraz przejść etap od nowa. Mam dwa życia, więc chcę użyć tanków na Sigma. Zdecydowanie chcę użyć tanków na Sigma. Nie obchodzi mnie, że mogę się jeszcze chcieć pouczyć z nim walczyć. Używam tanków na Sigma. Tak, używam tanka. Au. Dobra.
Jeden tank nie jest źle. Boję się deptać, co oni zrobili z następnym etapem, biorąc pod uwagę, że wcześniej to był bardzo intensywny koles the game. Defeated the Impostor? Sus? Pałac Liżmy? A propos dive'ów, czy ja mogę używać? Nie, nie mogę. Chyba muszę mieć cały pancerz ten sam, żeby używać się umiejętności pancerza, dive? To by wiele wyjaśniało. A jednocześnie nie mam wrażenia, że chciałbym używać któregokolwiek stałego pancerza. Powiem szczerze. Głównie dlatego, że nie lubię nóg Hermesa. Nie lubię Bastera Hermesa, a bardzo lubię nogi Hermesa. O. To co Sigma. Z tego co chodzi, to tak. To co Sigma miał ten świetny motyw. Cześć, Val. Widzimy się po raz 15. I'll defeat you and Liżma. O nie. To walka, której nigdy nie widziałem. A? Czyli teraz mamy już samego waj... Czy to chyba tak, że w oryginale jemu ten? Jemu pan też się niszczył kompletnie? W sensie to nie było tak, że on jakoś tam autonomicznie sobie zasuwał. Au. Nie powinienem był tego robić. Pan też mu się wyłącza, mógł do niego zna. Okej. Okay. Ja to czemu nie daję checkpointa w takim miejscu przed bossem? Jakby wiem, że to nie jest jakiś bardzo długi segment, ale wciąż dziwne. Znaczy domyślam się dlaczego, żeby gracz miał okazję stać się hapeki. To jest part de core w tym remake'u. No i ta pierwsza faza jest całkiem przyjazna do walki. Powiedzmy, no przestań mnie unikać. Tylko ja mogę unikać w tej grze. Nie daj. Oh my god, chciałem mu zajebać ten. Chciałem mu zajebać pancerz, ale nie mogę. Cześć Sigma. Cześć Sigma 2. Czym są te uderzenia? Ja się grzecznie pytam. Też się może podzielić to apteczką? A nawet dwiema? Dziękuję. Ach, mieszczone. Out. Fuck off.
No dobra, dwa Sigma i oczywiście, że Colta. Nie wiem, czego innego miałby się spodziewać. Co? I know, right? On w wersji PS-kowej mamy, że jest zauważalnie... Nawet nie powiem, że gorszy, ale trudniejszy. Jakoś ciężej jest mi wyczuć Colta w tej PS-kowej. Oh, come on. Ja miemy moje. Mam ostatnie życie. Czy ja chcę pytać Luna? Before to tylko taki bardzo taktyczny i ja nigdy więcej nie chcę widzieć tego na oczy. Potrzebuję, to kolsów też nie potrzebuję. A propos kolsów, tego też nie potrzebuję. Au. Dzięki Bogu, że to nie MM1. Bo bym tu umarł. O jedno. A propos umierania. Chciałbym się nie pierdzielać cały czas coś. Mam wrażenie, że na to był jakiś śmieszny sposób. Ale nie jest to to, co właśnie zrobiłem. I gram z losem, bardzo mocno. Nice. To jeszcze nie koniec. Jakby to powiedział klasyk, it's not over yet. Najgorsze jest to, że mam tylko jedno życie. I trzech bossów, których nie znam. Fajny sekrecik, jak się przejrzysz. Czy powinien się bać? Okej. Okay. Zgaduję, że to było jedyne, gdzie coś ci udało się znaleźć. No i czy to znaczy, że mam nieskończone życie? Okej. Okay. To przynajmniej o tyle dobrze. Cześć, Sigmoś. Au. O, 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 kolega, spokój się trochę, jest. Proszę o uspokojenie się. Co to kurwa jest? Dobra, Sigma za pierwszy. O tyle dobrze. Ja chcę próbować tanków używać od razu na Luminę, czy połączyć się Luminę.
Cześć, Luminę, przyszedłem cię uratować. A nie, czekaj. Helmet ma wrażenie, że jest lepszy w sytuacji, kiedy potrzebujemy dodatkowego, powiedzmy, pionowego zasięgu. A tak to, Karus, nie widzę po to, żeby go nie używać. Aha, Vedivik, doskonale. Au. Yep. Nie jestem pewien, czy było warto używać... O mój Boże, on nawet dajwa używał pena. Wejdę. Nie, czekaj. W końcu, Cindy. That's fine. That's fine. Tutaj są rzeczy. Bo teraz te czeka, czy mi wystarczy na to, żeby mieć ten... Żeby mieć pełnego... Znaczy pełną kolekcję tanków, może tak. Upsi. Jedną z ogromnych zalet Bustera z Ikarusa jest to, że on nas przy okazji dość solidnie leczy. Jeżeli mamy pancerz... O Boże. Ach, bardzo udało nam się tym nie obezwać. Tak, ale myślałem, że się jeszcze zmieszczę. O. Nice. Ej, w sumie. Nie pomyślałem o tym. No dobrze. Powiem tak, jednego saptanka mogę sobie pozwolić użyć na pierwszą fazę Luminę, bo zawsze wiem, że go użyję. A, Yeti. Co i tam Lumina się w miarę topi, I guess. Cześć, powiedziałem, że mogę sobie pozwolić na jednego tanka. A teraz zobaczę, jak mi będzie szło. Jeżeli będzie mi szło jakoś dobrze, to może będę używał tanków dalej. Jeżeli będzie mi szło źle, to nawet nie będę się podejmował. Ej, spójrzcie, to tło wzięte prosto z FF6. Ha, ha, ha. Kurwa. On trochę bije. O jezu. Dobra, chuj, próbuję. On może łączyć data. O mój święty Boże. God damn it. Ow. Ah. Ow. Oh, yeah, nie, 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 nie,
Essa! Łatwo. Nawet nie musiałem wszystkich tanków dożywać. Beat the game. A gdzie mój raczej dopko na iluminę z tym busterem? Halo? Oddej. Oddewej. No. Nie wyjebał się tym razem Maxlowi w nic. Tak naprawdę to ani trochę mi go nie szkoda. Tak na bardzo szybko podsumowując, mam wrażenie, że odrobinę przegotowano w niektórych miejscach. W sensie, zdaję sobie sprawę, że ten, że X8 było generalnie bardzo mocno gimmickowate i część etapów nie dało się przenieść sensownie w formę 16-bitową. Żeby nie było, ja o tym wiem, ja o tym zdaję sobie sprawę i tak dalej. Ale jednocześnie mam wrażenie, że takie rzeczy jak na przykład ten bossaż, nie wiem, czy były tutaj potrzebne. Z obrażeniami bossów też srogo przesadzono, moim skromnym zdaniem. I nawet nie mówię tu tylko o tych... o tych bonusowych bossach. Oczywiście wiem, zdaję sobie sprawę, że biegałem bez pancerza, który redukuje obrażenia, tylko z tym, który leczy, ale wciąż, jeżeli widzę, że coś mi zdejmuje pół HP, to trochę mnie to boli, trochę mocno mi to boli. Szkoda trochę, że rzeczywiście nie ma jakichś 16-bitowych analizacji motywów, bardzo normalnie. Zwłaszcza w momencie, kiedy istnieją świetne analizacje chociażby motywu Lumine czy prawdziwego Sigmy. Jeżeli ktoś nie lubił gimmickowości w X8, tego, że połowa etapów to jest praktycznie gimmick na gimmicku, to tutaj moim zdaniem poczuje się znacznie lepiej. Na pewno mnie osobiście cieszy, że nie ma grindu jako takiego. Tak jak w normalnym X8 trzeba było dać im na to grindowe kryształy, żeby upgrade'y zbierać i tak dalej, to że tutaj tego nie ma. To jest na pewno duży plus, nawet jeżeli mi osobiście odrobinę brakuje sklepików, które mógłbym sobie życie dokupić na przykład. Chociaż też zazwyczaj jest tak, że dodatkowe życia były jakoś tak pozmieszane, że można było do czegoś prawie, że w nieskończoność podchodzić, tak jak tutaj na przykład do Lumine czy Sigmy, albo do tych bonusowych bossów. Więc to też nie jest jakiś wielki zarzut, raczej bym powiedział. Tak grindujesz bossów trochę tak. Przy czym mam wrażenie, że jest trochę podobnie jak w X3. Że to jest kwestia pierwszych iluś tam upgrade'ów, a potem to jakoś idzie. A dopóki się nie zgadnie upgrade'ów, to jest paskudnie. Pamiętam, jak pierwszy raz podchodziłem do Gigabolta, to miałem wrażenie, że to nie jest boss, którego da się sensownie pobić bez siedzenia na nim długo i bez upgrade'ów, o tak powiem. Bo jeżeli połączymy któreś z tych opcji, no to wiadomo, że jakoś da radę, ale nie jest to zdecydowanie łatwe, to mogę powiedzieć z całą pewnością. Gdybym miał powiedzieć, czy wolę oryginalne X8, czy wolę to X8? Nie mógłbym dać jednoznacznej odpowiedzi, o tak powiem. Bo jest to remake, który w wielu miejscach gra się przyjemnie, ale jednocześnie nie w każdym miejscu. Plus dla mnie jednak bardzo przyjemnie w X8 grało się Zerem, więc fakt, że tutaj mamy samego X-a jest na pewno dużym minusem, tak? Jeżeli ktoś lubi grać akcent, to też będzie minus z oczywistych powodów. Ale jeżeli ktoś się przechodził grę z samym X-em, to wciąż przez to, jak różne są te gry, ciężko mi powiedzieć, że to jest graj w to, a nie w to, tylko bardziej zagraj w jedno i w drugi i zobacz, co ci bardziej podpasuje. Bo spodziewam się, że jest sporo osób, które spojrzą na to i powiedzą,
Jedna wersja mi nie podeszła, druga mi podeszła, bo jedna wersja mi podeszła, druga mi nie podeszła. Ja także w sumie podobały mi się obie, przy czym... Nie, mam wrażenie, że w tej końcówce gry coś mi mocno nie siadło. W sensie, Jacob spoko. Ten gateway został mocno przekombinowany. Jak dla mnie... I miałem wrażenie, że ten, że w PS2-kowej XM-ce walki z bossami były... jakby to ująć... mniej takie niestabilne, mniej chaotyczne... do końca słowa. Mniej takie wybuchowe, może to jest lepsze określenie. O co mi chodzi, że miałem wrażenie, że bossowie przyjmowali mnie obrażeń i zadawali mnie obrażeń. Takie mam wrażenie tak na szybko. Przez co te ostatnie walki, zwłaszcza czuć, że one były dłuższe, ale w taki w miarę pozytywny sposób. Że łatwiej było unikać rzeczy, mniej się dostawało obrażeń, jeżeli już się czymś przypadnie oberwie. Ale jednocześnie mogliśmy zobaczyć więcej arsenału bossa. No co, tutaj na przykład jak biliśmy się z pierwszym Luminę, to zobaczyliśmy ile? Dwa overdrive'y? Chyba dwa overdrive'y zdążyliśmy zobaczyć, a na PSC często zdążymy zobaczyć przynajmniej z 4 czy 5. Zależnie od tego, jak szybko i agresywnie się bijemy. Także mówię, na pewno nie powiem komuś, że to jest lepsze, to jest gorsze, tak? Powiem, że jeżeli nie lubisz gimmickowatości PS2-kowej XM-ki, no bo nie oszukujmy się. Jeżeli mamy jakąś połowę gry skupioną na jakichś gimmickach, to ciężko powiedzieć, że taki czysty, rasowy Mega Man. No bo co, mamy Yetiego, który jest praktycznie cały Light Chase etapem, mamy Dynasty, które jest chujowe, mamy Panther, gdzie jeździmy Light Armorem praktycznie cały etap. Sunflower to faktycznie minigierka za minigierką w pewnym sensie, w dodatku bardzo często wymagają jakichś bardzo specyficznych zestawów broni, żeby je robić. Resztę od biedy da się podpiąć jako taki normalny etap, ale to też podejrzewam, że są ludzie, których reszta etapów też była zbyt gimmickowata, powiem szczerze. Wiem jedno, na pewno nie planuję podchodzić się do Reda i do Serenade'a. O, bajci bossowie. Wydaje mi się, że Red jeszcze jak cię mogę, ale Serenade jest zdecydowanie poza moim zasięgiem umiejętności, zwłaszcza, że uwaga, uwaga, spoilery, nie przejmujcie się. Wiem doskonale, że ta walka ma dwie fazy i druga jest jeszcze gorsza, bo zawiera prawie że insta-kille. Więc tym bardziej nie mam zamiaru do niej podchodzić z tą wiedzą. Widzą, że ja w pierwszej fazie nie jestem w stanie mu zdjąć 1/4 HP tak naprawdę. Dobra. To jeżeli chodzi o X8, to było na tyle. Myślałem, że zostanie mi tego X8 więcej, tak żebym mógł w czwartek serikowy ten jeszcze zająć, ale w takim razie albo coś wymyślę na szybko, albo po prostu będzie czwartek wolny. A jutro normalnie widzimy się na Battle Networkach. Raczej nie będę grindował w tak zwanym międzyczasie. Więc jutro pewnie będzie kolejna sesja grindowania chipów, tylko tym razem serii nie mam ich jak przekazać. I widzimy się w takim razie jutro. Tymczasem trzymajcie po. Cześć.